Najpierw wymowne zdjęcie Cichopek i Kurzajewskiego, a teraz takie wieści. I to na sam Nowy Rok. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niespodziewanie na sam koniec roku potwierdzili krążące od pewnego czasu plotki. Zaczęły więc spływać gratulacje z całej Polski, ale tego, co się jeszcze wydarzy, mało kto się spodziewał. Czyżby nastąpił przełom? Oto kulisy tajemniczej reakcji na radosne wieści z domu Kasi i Maćka. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zakończyli miniony rok z impetem. Para zamieściła na Instagramie podsumowanie 12 miesięcy w formie galerii ze zdjęciami z ich życia. Wśród fotografii sensację wywoła ta, na której para potwierdza zaręczyny. Aktorka dumnie pokazuje palec z lśniącym pierścionkiem od Maćka. Choć Paulina S. już jakiś czas temu zżymała się, że jej były mąż kupił nowej wybrance taki sam pierścionek, który przed laty włożył na jej palec. Nawet nie miał pomysłu i kreatywności na pierścionek dla Kasi, bo kupił taki sam dla mnie, a Laura dostała taki sam od Franka, wyjaśniała, mając na myśli biżuterię, którą jej syn podarował swojej narzeczonej. Ciekawe, czy ślub wezmą też w naszych rodzinnych miejscach? Utyskiwała. Cichopek i Kurzajewski potwierdzili. Sami zainteresowani nie komentowali całego zamieszania. Kasi pokusiła się jedynie o parę słów na temat tego, że nie liczą się dla niej drogie prezenty. To chyba nie o moim ślubie jest mowa. A co do pierścionka, to nie ma znaczenia, czy byłby to pierścionek z drutu, czy z papieru. Bo najważniejsze, że jest od niego. Nie przedmioty są ważne, ale uczucia i emocje i w to inwestujemy, wyznała w Jastrząb Post. Teraz jednak para potwierdziła, że faktycznie doszło do zaręczyn. A to nie koniec sensacji. Na sam początek nowego roku shownews.pl uzyskał komentarz byłego męża Cichopek. I tutaj wielkie zaskoczenie. Wymowny komentarz Hakiela w sprawie zaręczyn Cichopek. Szczęścia na nowej drodze życia, oznajmił zaskakująco ciepło Hakiel. Czyżby przełom w ich relacjach? Wszystko zapewne niebawem się wyjaśni.